Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Premier. Ja mam pytanie. Ilu tak naprawdę nielegalnych imigrantów przyjedzie do Polski? Gdzie oni będą lokowani? Ile będzie nas to kosztowało? To są podstawowe pytania, na które Wysoka Izba nie uzyskała odpowiedzi. Co chwila zmiana decyzji, co chwilę inne liczby, co chwilę inna sytuacja. To nie jest rzeczowe, sensowne sprawozdanie, którego Wysoka Izba oczekiwała. I oczekujemy konkretów, nie apeli o przyjęcie, tylko konkretów, ile, gdzie i jak. Jedyną informacją sensowną w tym wszystkim była informacja ministra Schetyny o tym, że to zorganizowane grupy przestępcze przez morze przewożą nielegalnych imigrantów. To była jedyna sensowna informacja. Wszystkie pozostałe to są opowieści, które nie powinny w ogóle znajdować się na tej Izbie, bo oczekujemy konkretów, konkretów i jeszcze raz konkretów. Dziękuję bardzo.